Samorządowa Loża Radiowa. Kłaniam się Państwu, Ireneusz Prochera. Moimi gośćmi są dziś Katarzyna Gołębiowska, Jarek Wójt Dąbrowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic. Witam serdecznie. I Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Dzień dobry Państwu. Planowałem wprawdzie, że zaczniemy od innego tematu, ale sądząc po temperaturze dyskusji przed programem, wydaje mi się, że jednak kwestia związana z dostępnością węgla dla mieszkańców również podległych Państwu samorządów, terenów, to jest chyba ten temat, który rozgrzewa w tej chwili najmocniej, nomen omen zresztą. Czy bo ustawa wygląda na to, dobiegła tą jej droga legislacyjna do szczęśliwego finału, czyli do podpisu prezydenta, więc chyba wszystko już teraz już jest jasne i można działać. To prawda. Pracowaliśmy na razie do tej pory na projekcie tej ustawy. Dwa dni temu opublikowała się jednolita ustawa, która wprowadza 20 parę poprawek w tym projekcie, ale oczywiście te dwa tygodnie bardzo rzewnie wszyscy dyskutowaliśmy, nawet w gronie innych samorządowców, jak pokonać tutaj i wybrać system i wybrać ścieżkę tak naprawdę. Jak najmniejsze zło, to tak, bo każda nie jest zbyt dobra dla nas samorządowców. Ja mogę się wypowiedzieć oczywiście w imieniu swojej gminy, gminy małej, wiejskiej gminy. Bez spółki komunalnej nie udźwigniemy tego problemu. Ustawa przewiduje, że możemy prowadzić sprzedaż, dystrybucję węgla samodzielnie bądź przy współpracy z podmiotem zewnętrznym. Podmiotów zewnętrznych, profesjonalnych, z doświadczeniem wieloletnim jest na rynku wiele. Te, które obsługiwały nasz rynek, naszą gminę i gminy sąsiednie, są dwie i usiedliśmy do rozmów z tym podmiotem zewnętrznym, jednym i drugim. I dzisiaj tak naprawdę w cztery gminy podjęliśmy wspólnie decyzję, że delegujemy to zadanie na zewnątrz i tak próbujemy i tak formułujemy to zadanie, żeby to firma zewnętrzna całkowicie objęła pracę, funkcjonowanie nad tym zadaniem i wspomogła tak naprawdę to zadanie i naszych mieszkańców. No, nam zależy na tym, żeby oczywiście nasi mieszkańcy nie tylko mieli zagwarantowane ogrzewanie, ale też byli dobrze obsłużeni. Firmy obsługujące znają i mieszkańców i wiedzą, gdzie jest ich piwnica, wiedzą też, jak wygląda ten węgiel, jaka jest jego jakość. Stąd uważamy, że powierzyć należy to firmie z doświadczeniem. Ale czują Państwo presję mieszkańców? Przychodzą, pytają, no kiedy będzie ten węgiel, bo przecież już zima za pasem. Jeszcze chyba tak nie było w historii, że w ogóle mieszkańcy są zorientowani nawet, kiedy się opublikowała ustawa. Bo zaraz rankiem już w czwartek były u nas osoby, mieszkańcy, które dokładnie wiedzieli, że ustawa się opublikowała. Oni już właściwie stoją w kolejce przed urzędem i wczoraj odpierałam tak naprawdę dziesiątki mieszkańców, którzy już są przygotowani, oni go potrzebują. Chociaż też z moich informacji, z mojego takiego wywiadu, analizy rynku wiem, że część mieszkańców już w okresie tym letnio-wiosennym się zaopatrzyła, bądź też skorzystali z takiego węgla jak tauronowski węgiel za 1850, bo były takie rzuty, bądź też taką inną pantoflową pocztą dowiedzieli się o tym, że mogą gdzieś takim jednorazowym strzałem sobie zakupić. Wiele z nich też wymieniło źródło ogrzewania, ale to dalej jest całkiem spora liczba, bo 80% w naszej gminie jednak tym węglem nadal opala i nadal go potrzebuje. No ale to jest gmina, jak pani sama powiedziała, wiejska i bez odpowiedniej infrastruktury, ale z perspektywy miasta pewnie trochę też inaczej wygląda. Tak, tu rzeczywiście trochę inaczej. W naszej gminie mamy ponad 1000 osób wpisanych do bazy, gdzie węgiel jest pierwszym albo tym drugim źródłem ogrzewania. Na razie wiemy wstępnie około 200 osobach, które byłyby zainteresowane. Natomiast my, mimo że mamy spółkę komunalną, fizycznie nie jesteśmy przygotowani do obsługi z całym bagażem wagi, sprzętu i dlatego też już rozmawialiśmy z firmami zewnętrznymi, które tym się zajmują, które notabene mówią, że gdyby rząd chciał skrócić i rozmawiał na dobrych warunkach z nimi, to oni by to zrobili, myślę, że sprawniej od nas. My jesteśmy to jako samorząd trochę tak wpleceni w cały ten
system węglowy. Natomiast no, to, co do nas należy, czyli wpisanie do bazy i pokazanie na BIP-ie, że to deklarujemy, to już jest zrobione. No i czekamy teraz na ruchy ze strony rządu czy spółek państwowych, które mają nam poprzez wojewodę zaoferować umowę właściwą, wskazać, gdzie ten węgiel będzie dowożony i odbierany. I tutaj mogą być pewne niespodzianki, bo wskazane składy przez dystrybutorów krajowych chyba nie zawsze spełniają kryteria, gdzie można by ten węgiel odbierać. No czekamy cierpliwie, aż to się trochę ogarnie. Mieszkańcy rzeczywiście już są niecierpliwi, przychodzą, pytają. My już w poniedziałek albo może nawet dzisiaj powiesimy kwestionariusz czy wniosek oficjalny do składania zapotrzebowania. Będziemy wydawali te zaświadczenie, odsyłali do firmy, z którą zawrzemy umowę. Natomiast tu podkreślam, że jaki to będzie węgiel, to gwarantuje rząd, wicepremier, który mówił, że będzie to dobry węgiel i myślę, że w to trzeba wierzyć. Co otrzymają mieszkańcy, no zobaczymy. No właśnie, ale to trochę tak, że gdyby coś poszło nie tak, no to pretensje chyba będą kierowane w pierwszym rzędzie do samorządu. Niewykluczone, że tak mieszkańcy również będą do tego podchodzić, bo kto tak naprawdę tym węglem będzie dysponował na terenie gminy? Jeżeli gmina zgodnie z ustawą wybierze jedną z tych dróg i podpisze umowę na współpracę z podmiotem wprowadzającym, bo tak jest określona firma, na przykład PGG, Polska Grupa Górnicza, która tym węglem z gminami będzie kooperować. Ja kupuję jako burmistrz węgiel z Polskiej Grupy Górniczej ze wskazanego miejsca. Powinienem go sprawić, no ale przecież nie jadę z własnym kotłem na plecach. Także nie wiem, czy ten węgiel pali się, czy się nie pali. Różne informacje medialne zasypywały w ostatnim czasie nasz kraj. Natomiast nie jestem specjalistą, też pomimo tego, że przez 20 lat w prywatnym domu opalałem węglem, ale są, tak jak powiedział tutaj przedmówca, pan Andrzej Kasiura, są od tego firmy, które się na przestrzeni 30 lat wyspecjalizowały w tym obszarze i one mają największą wiedzę na temat tego, jakiej jakości węglem dzisiaj Polska dysponuje, jeżeli chodzi o te składy, z których będziemy odbierać. Natomiast ja chciałem powiedzieć coś innego. No, jakby dwie generalnie uwagi. Pierwsza to bardzo się cieszę, że samorządy są brane pod uwagę w tym całym procesie, z tego względu, że to potwierdza, że samorządy generalnie w tym kraju są potrzebne. Najlepsze. Chociaż tak. Pojawiały się też takie opinie, że to jest pułapka zastawiona. I ratują sytuację. Nie, to proszę zrozumieć moją wypowiedź. Natomiast my jesteśmy... W końcu jesteśmy potrzebni. Natomiast i być może pomożemy rządowi sprawnie realizować to zadanie, bo mówiąc poważnie, sytuacja jest bardzo kryzysowa. Druga sprawa, nie ukrywam, że życzyłbym sobie też na przyszłość w takich rozmowach, takich dyskusjach przedstawicieli, może nawet nie tyle strony rządowej, bo nie wiem, czy na tyle, choć nawet posłowie są zorientowani co do samego procesu pozaustawowego, który dzisiaj rządzi się swoimi prawami na rynku węgla, ale na przykład przedstawiciel PGG byłby wskazany w takiej dyskusji. Dlatego, że my możemy rozmawiać o samych rozwiązaniach, które widzimy, praktycznym rozwiązaniu dystrybucji węgla, ale to jest za mało. Chcę państwu powiedzieć, od dwóch dni jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami wiedzy na temat ustawy o dostępie do, no, w skrócie, do węgla. Tak jak pani wójt powiedziała, 22 poprawki. Niektóre też zostały zaakceptowane przez Sejm z tych propozycji, które przyszły do Senatu. Jedno, co naprawdę mieszkańców chyba interesuje, to jest cena. To jest pierwsza sprawa. To jest 2000 zł, jeżeli gmina będzie to zadanie realizować. Dwa, no to oczywiście jakość węgla, za którą my nie jesteśmy w stanie odpowiadać i to jest sprawa oczywista i myślę, że każdy też będzie w stanie to zrozumieć. Natomiast trzecia istotna kwestia to szybkość dostawy tego węgla przed zimą. Teraz na przykładzie mojej gminy. My zgłosiliśmy naszą gminę Paczków do tak zwanego systemu zgodnie z ustawą i ja poruszam się dzisiaj ścieżką, którą wyznacza mi ustawa. I powiem, gdzie następuje pewien problem już dziś. Ustawa pozwala nam jako gminie wejść w system. My podpisujemy umowę kontraktową z PGG, Polska Grupa Górnicza, na dostawy określonej ilości węgla i do tego też się za chwilę odniosę. Podpisujemy umowy i ustawa pozwala nam również kooperować jako gminie z podmiotem innym.
To są podmioty, które na przykład od lat mają doświadczenie w alokacji, w dystrybucji tego węgla na terenie, no na przykład mojej gminy. Mam taki skład, on zatrudnia kilkanaście osób, czy kilka osób, płaci podatki, utrzymuje sprzęt, płaci podatki od środków transportowych. Generalnie nie mam interesu, żeby tej firmie robić konkurencję. No ale dbając o to, żebym jako gmina w systemie był obsługiwany, bo mam pewne zapewnienie priorytetowo, bo robimy to wspólnie z rządem dla mieszkańców, to ten podmiot będzie ewentualnie rozwoził ten węgiel po terenie mojej gminy do zainteresowanych mieszkańców, którzy złożą wcześniej ankietę na zapotrzebowanie u mnie w gminie, potem wniosek, potem zapłacą za ten węgiel w gminie paczku, bo my będziemy za ten węgiel też płacić w przedpłatach, czy ewentualnie w terminie 60 dni po odbiorze. To jeszcze zobaczymy. Natomiast będą się z nami rozliczać. I ten podmiot prywatny ten węgiel powinien rozwieźć. A ja bym też chciał, żeby ten podmiot prywatny w tej różnicy, bo kupiłem za 1500 zł z PGG Polskiej Grupy Górniczej i mamy te 500 zł, o czym cały czas rząd mówi, na te koszty związane z obsługą. To chciałbym, żeby ten podmiot w imieniu gminy Paczków, jak ja już wyślę zlecenie na 200 ton, to żeby tymi 4 czy 5 transportami obsłużył mi ten rynek paczkowski, bezpośrednio zabierając węgiel z PGG, czy z miejsca, w którym wskażą mi do odbioru. Dzisiaj się okazuje, że pomimo tego, że ustawa mi pozwala kooperować z tym innym podmiotem, tu mam informację na bieżąco z PGG, że on nie będzie mógł przyjechać po ten węgiel na moje zlecenie z gminy Paczków w tych kosztach 500 zł. Że PGG będzie miało swoich koncesjonowanych dostawców. Nie wiem, dlaczego obchodzimy znowu ten system, czy ewentualnie próbujemy w jakiś sposób stworzyć sobie komplikacje. No to jest za dużo tych drobiazgów, które decydują o tym, że ja nie wiem, jak mam z tym innym podmiotem w Paczkowie, z tym składem opału, który funkcjonuje od 30 lat, rozmawiać na zasadzie... Czyli, wie pan, panie burmistrzu, ja czy panu dobrze rozumiem... Zapłacę, PGG przywiezie panu na skład swoim transportem, ale pan nie może pojechać do PGG. Nie, no PGG. Będę na łasce PGG. Tylko i będę pan czekał czekać w kolejce, tak? Tak, będę czekał w kolejce. Nie jestem w stanie zagwarantować mieszkańcom, kiedy im ten węgiel dostarczę. Tak bym miał dostępnego swojego, ale nie przywiezie w cenie 1500 zł, no tylko właśnie, dodatkowo, nie za darmo. Ja nie znam ceny, za jaką PGG mi przywiezie do Paczkowa węgiel. Ja nie wiem, ile będę musiał od tego dostawcy na terenie gminy Paczków, od tego operatora, nazwijmy go, czyli skład węglowy, działający od 30 lat, ile będę mógł mu zapłacić za to, że on później będzie ważył, ładował, rozwoził. Wszystko to jest dla mnie enigmatyczne. Bo to będzie zależało od tego, ile zostanie z tych 500 zł. No i znowu zaczynam, tak, i znowu zaczynam sobie komplikować sytuację. Więcej. Proszę sobie wyobrazić. Niedawno otrzymaliśmy takie polecenie. Przygotujcie informację, ile potrzebujecie węgla w określonych frakcjach na już, czy do końca roku. Ja napisałem informację bez danych. Dlaczego? No bo nie jestem w stanie wymyśleć, że ekogroszku 1000 ton na moją gminę, orzecha 1000, kostki, której generalnie nie ma, 500 ton. Wie pan, to są dane wzięte z płotu. Natomiast, czy z kosmosu. Natomiast ja byłem zachęcany, żeby takie dane przekazać. Nie przekazałem, byłem bez dan. Jestem w stanie rzetelnie określić tą ilość dopiero wtedy, kiedy spłyną do mnie ankiety do gminy. I my robimy takie wstępne zapytanie mieszkańców. Proszę państwa, jakimi państwo dysponują piecami? Bo my żeśmy, mieszkańcy nam składali do końca tamtego roku i potem jeszcze uzupełniali do końca tego roku. Bo to mówimy o systemie. Składają nam deklaracje na temat tego, jakie mają źródło ogrzewania. Czy gaz, czy kozy na drewno, czy ewentualnie piece. Ale tam nie było napisane piece na ekogroszek, tylko węgiel. Czy piece na coś innego. I teraz my, czy na orzech, czy, no nie, my nie znamy tego rodzaju asortymentu. A dzisiaj tak naprawdę wiemy, że orzechem nie da się palić w kotłach piątej generacji z tym podajnikiem, bo nie przejdzie przez tą wąskie gardło, przez rurę ze ślimakiem. Groszkiem też się nie da palić, bo jest za duża frakcja. Ekogroszkiem można, prawda? I na odwrót, więc do czego zmierzam? Do tego, że my jesteśmy w stanie bez zapytania mieszkańców, co teraz czynimy, na szybkiego, bo ustawa weszła, jaki rodzaj węgla w Paczkowie potrzebują. W ciągu 3 dni od środy, środa, czwartek, piątek, do mnie spłynęło prawie 300 ankiet. I mieszkańcy już określają, potrzebuje 1,5, bo wierzymy, że mogą kupić do końca grudnia 1,5 tony węgla. Tego za 2000 zł po stawce preferencyjnej za tonę. Czyli generalnie za 1,5 tony zapłacą 3000 zł. Ale muszę wiedzieć jaki. I teraz tak naprawdę już wiem, że sporo mieszkańców zaopatrzyło się w ekogroszek w różnych źródłach. I tego potrzebuje zdecydowanie mniej. Natomiast
orzecha potrzebuje znacznie więcej. Mówię o tych praktycznych rozwiązaniach, że dopiero tak naprawdę za tydzień czas, jak zbiorę wszystkie ankiety, będę mógł realnie rządowi, czy realnie wojewodzie, czy będę mógł realnie wpisać do umowy kontraktowej pomiędzy gminą a podmiotem wydającym typu PGG, będę mógł wpisać konkretne ilości, jakie mam, na jakie mam zapotrzebowanie. Ale to oznacza, że za tydzień, dwa tygodnie dopiero będzie mógł ruszyć ten proces. Tak, ale jeszcze jest nic, bo jeszcze jest jedna ważna sprawa. Teraz sobie proszę sobie wyobrazić. Przychodzi mieszkaniec i on wpłaca do gminy 2000 zł. Czy na konto, czy w kasie. No i ten mieszkaniec czego oczekuje? No panie Rolka, pan jest burmistrzem, proszę mi tutaj węgiel, bo zima idzie, mróz za oknem, a pan co? Węgla nie ma, a pieniądze pan wziął. Ja z kolei też nie mogę pieniędzmi gminnymi zakładać. Kupię 1000 ton, a mi zejdzie 500, przydzieli i opowie, panie burmistrzu, nie gospodarność, 500 ton węgla leży na placu i co pan teraz z tym zrobi, prawda? Jeszcze nie węgla, tylko miału, bo też nie wiem, jaka jakość do nas przyjdzie. Dużo jest tych różnych zapytań, ale z drugiej strony, niuansów. Oczywiście tutaj stopień skomplikowania materii jest bardzo duży, natomiast, ale jak oceniają państwo samą ideę? Bo jak ja rozumiem, to też miał być taki mechanizm zaciągnięty na ceny węgla na rynku. To jeszcze jedno zdanie, pozwólcie. Dobrze, a nie łatwiej ceny by było, no proszę powiedzieć. A ja, tak, mam... jak rozmawiam z firmami dystrybuującymi węgiel, oni byli gotowi do rozmów, tylko doszło tam do pewnych niezgodności, przepychanek. Rząd, widząc to, przerzucił zadanie na samorządy i teraz my rozmawiamy z tymi firmami. A tak byłoby uproszczenie systemu. I zwłaszcza, że cena na świecie węgla już teraz spada. W Polsce został niestety za granicą kupiony w najdroższym momencie. No i teraz będziemy ten węgiel, korzystając z tych, którzy się powinni tym zajmować, czyli dystrybutorami zawodowymi, ten węgiel do mieszkańców dowozić. Natomiast no, to jest takie wmanewrowanie nas i przerzucenie ryzyka dodatkowych kosztów na samorządy. Bo to, o czym mówił burmistrz Rolka, jeżeli będzie jakiś pośrednik, ktoś jeszcze, który będzie miał wyłączność na pewne usługi, to nasi dystrybutorzy powiedzą, no to róbcie to sobie sami, korzystajcie z tych źródeł rządowych i wtedy tego węgla no, przed świętami mogą niektórzy mieszkańcy nie zobaczyć. Ale z drugiej strony też, gdy ta maszyna ruszy, ten system ruszy, to sprzedawcy węgla, którzy kupili też węgiel, surowiec po wysokich cenach, no chyba z nim trochę zostaną. Możliwe. Ale pamiętacie państwo argument, jaki przyświeca temu, że samorządy się muszą włączyć? No my jesteśmy uczciwi, transparentni, tutaj nic się nie da zrobić na boku i chodzi o to, że te składy węgla, które kooperowały ostatnio z dostawcami, to miały astronomiczne ceny, po 3700 zł, prawda, i więcej. No i chodzi o to, żeby to ukrócić. Tak. I do tego nas włączono. Mam jedno pytanie. Czy, no to wszyscy państwo sobie odpowiedzą, czy w Polsce jest karana lichwa, proszę państwa, bardzo wysokich oprocentowaniach kredytów? Są rozwiązania. Można stosować oprocentowanie 45% na kredyt konsumencki? Nie wolno. No to dlaczego nie można było wprowadzić jednego rozporządzenia czy ustawy, która by powiedziała wprost? Oczywiście. Węgiel na składzie prywatnego, skoro rząd sprzedaje tanio, bo ściąga tanio węgiel do Polski i na hałdach on zalega i koszt na przykład ściągnięcia i transportu z całym systemem dystrybucji nie przekracza, tak jakby to się opłacało 2000 zł, bo taka kwota dzisiaj jest wyliczona. Można było wprowadzić ustawy, mówiąc krótko, skoro nie można stosować cen lichwiarskich na oprocentowań lichwiarskich na kredyty, to też można było nie stosować cen lichwiarskich na surowiec typu węgiel. No, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Akcyza. Byłyby ceny regulowane. A regulujemy ceny prądu ustawą? Pewnie tak. Oczywiście. Zobaczcie, wyroby tytoniowe i wyroby alkoholowe mają akcyzę. Rozumiemy, że jest wojna na Ukrainie. Tak, akcyza spowodowałaby po prostu osiągany limit w spółkach, które by tym węglem handlowały. Czyli narzucając, tak jak na wyroby właśnie tytoniowe czy alkoholowe, pewną kwotę, bylibyśmy... No, firmy, które do dzisiaj trudnią się przez wiele lat tą dystrybucją, po pierwsze utrzymałyby swój status, mogłyby dalej rozwijać działalność i prowadzić tak jak do tej pory. No a samorządy, cóż dzisiaj można zrobić, jak się ma 20 parę ludzi na pokładzie i tak naprawdę tych zadań jest o wiele więcej, które są zlecone już wcześniej, bo to są przecież dotacje czy dodatki do węgla, do peletu. My naprawdę to w tej chwili tą maszynę bardzo mocno uruchomiliśmy i wszyscy mamy popachy tej pracy. Nie ukrywam, że to jest często praca po godzinach i nigdy na tym nie zarobimy, a ja się ucieszę, jeżeli wyjdziemy na zero, co
też się bardzo rzadko zdarza, bo do wszystkich zadań tak naprawdę my jako gminy, jako samorządy dokładamy. Zadania zlecone są, mamy wykonać, jest rozkaz i my to wykonujemy. Staramy się to robić zawsze tak, żeby zrobić to przede wszystkim dobrze, zgodnie z literą prawa i finansowo udźwignąć. I do wszystkich zadań właściwie dokładamy. No, taka jest. Jeśli prawda. Można jedno zdanie. Proszę. To nie jest tak, że my narzekamy, że nam się dokłada zadań. Żeby to nie wybrzmiało z tej dzisiejszej dyskusji, audycji, bo my jesteśmy od tego, żeby na pierwszej linii frontu służyć mieszkańcom i również pomagać rządowi w sytuacjach kryzysowych. My to będziemy robić. Tylko rzecz w tym, że te procedury muszą być jawne, muszą być jasne. Bo już, skoro już mamy ustawę i ona na coś pozwala, no to realizujmy to zgodnie z ustawą, a nie naraz nagle się okazuje, że ja nie mogę z tego składu w Paczkowie wysłać transportu po węgiel do PGG, bo ktoś tam zaczyna robić problem. Tak nie może być. To musi być precyzyjne i transparentne dla wszystkich, wtedy nam łatwiej będzie pomagać. Ale też i łatwiej byłoby mieszkańcom, myślę, zrozumieć jakby skalę problemu też i wszystkie te ograniczenia, z którymi się rozwiązanie tego problemu wiąże. No tak, będzie taka retoryka. Węgiel jest, hałdy są w Gdyni i na Śląsku, a samorządy nieudolne sobie nie dają rady. Nie, my sobie poradzimy, tylko chcemy, żeby to było precyzyjnie określone, żeby był jasny schemat postępowania od punktu A poprzez B, C, D do punktu Nie. Natomiast tu jeszcze jedno zdanie. My jako samorządy jesteśmy od tego, żeby prowadzić te bazy, ewidencje, kontrole, wydawać zaświadczenia, natomiast ostatnie zimy firmy zawodowe, trudniące się dostarczanie węgla, radziły z tym sobie bardzo dobrze i one mają aparat do realizacji tego zadania. My zostaliśmy tutaj trochę wprzęgnięci do wykonawstwa, bo nam łatwiej może dogadać się z tymi firmami, tylko to wydłuża drogę, na pewno podraża całą operację i czy to jest najlepsze rozwiązanie? Chyba nie, natomiast no teraz jest jedyne możliwe, zrobimy wszystko, żeby ten węgiel był, natomiast tu apeluję do wszystkich, żeby wiedzieli mieszkańcy, że to nie jest wina samorządu, że nie znamy się na kaloryczności węgla, czy nie dostaniemy takiego sortymentu na czas, jakbyśmy chcieli, tylko czynników zewnętrznych, dostawców, bo od nich jesteśmy uzależnieni, niestety. Ale z drugiej strony, to spójrzmy tak bardziej optymistycznie na to, jeżeli ta cała operacja się powiedzie, mieszkańcy będą zadowoleni, to cały splendor spłynie na samorządy? Optymizm generalnie jest na dzisiaj taki, na chwilę obecną, że mamy 4 listopada i za oknem jest 15 stopni na plusie, więc na razie nie było przymrozku, nie było mocnej zimy i nikt jeszcze nikomu, powiedzmy, mentalnie krzywdy nie wyrządza. Natomiast w momencie, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki, to faktycznie samorządy już są włączone do tego systemu i co by się nie działo, będziemy za to współodpowiedzialni, przynajmniej medialnie. Więc tutaj czas rzeczywiście gra na niekorzyść samorządów, to ewidentnie widać również. Zdecydowanie. Zima coraz bliżej. I mieszkańcy, a może przede wszystkim mieszkańców. Natomiast my zrobimy wszystko, co w naszej mocy. No mamy świadomość, my chodzimy po ulicach naszych miast i naszych gmin, naszych wiosek, więc zrobimy wszystko, żeby tym mieszkańcom pomóc, bo widzimy sytuację dosyć poważną, że nie każdy został zaopatrzony przed zimą węgiel. A czy będzie jakieś priorytetyzowanie właśnie tych mieszkańców, bo ten nie ma nic, a ten ma na trochę? Szczęście wycofano się z wprowadzania poprzez Radę Gminy czy Radę Miast dodatkowych uchwał, które by regulowały formy rozdysponowywania i pierwszeństwa, no bo teraz zapytam pana redaktora. Dla pana redaktora, kto byłby ważniejszy w procesie dostarczania węgla? Schorowana 80-latka z mężem, 80 lat również schorowany, mieszkający w zimnym pomieszczeniu, czy rodzina z dwójkiem, na przykład 15-letnich dzieci, gdzie mężczyzna ma 45 lat, pełen sił, dzieci też. No i teraz jak ja mam dokonać wyboru? No ten ma jakiś zapas, a ten nie ma. A jeżeli oboje nie mają zapasu? No to właśnie to jest ten... Do kogo ma pierwszy dorwać ten? Zawsze będzie ktoś poszkodowany, bo nawet jeżeli przywiezie nam pierwsze 100 ton węgla, to zawsze będzie ta 101 osoba, która nie dostanie, tak? Czyli na liście zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie poza i to będzie na przykład sąsiad tego, który dostał. Proszę Państwa, jeżeli będzie węgiel dostępny w kraju, to wiesz, prędzej czy później znajdzie się w samorządach i u mieszkańców. Jeżeli będą braki w dostępie do tego surowca, odpowiedniej jakości również, no to komuś niestety może zabraknąć. Tego się boimy i tutaj na pierwszej linii frontu, rozmawiając z mieszkańcami, cały czas przynajmniej zaznaczamy to, że nie mamy nadal klarowności i pełnych informacji, kiedy, jaki węgiel i w jakim czasie dostaniemy, żeby dystrybuować na mieszkańców. Tu jest jeszcze dużo niewiadomych. Od 2 miesiące już trwają tak naprawdę rozmowy o tym węglu, bo pierwsza wzmianka była już na komisji rządu i samorządu w Sejmie. Też
Początkiem września, czy końcem sierpnia? Tak. Też jedna rzecz. My wiemy, że wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego. Proszę zwrócić uwagę, skoro wprowadzamy embargo na rosyjski węgiel, którego w ostatnim czasie sprowadzono 13 milionów ton, to już w marcu, w kwietniu powinny trwać prace. Na przykład na terenie gminy Paczków, ja w tych swoich przedszkolach nie mam dzisiaj problemu z węglem, bo go kupowałem w miesiącu marcu i w kwietniu, kiedy jeszcze był na składach. Myślałem do przodu i my tak naprawdę w Polsce zabraliśmy się legislacyjne za pracę nad tą ustawą 2 czy 3 miesiące niespełna temu. Straciliśmy kilka miesięcy. Mhm. No, stąd są opóźnienia. Teraz jest węgiel na hałdach w portach. Przedtem go nie było. Może o to chodziło, że trudno organizować dystrybucję czegoś, czego nie ma. Ale to już inna kwestia. Przecież mamy kilkanaście kopalni w Polsce i polski węgiel można kupić w Czechach, a nie w Polsce. Jeszcze chciałem zapytać o kwestię poniekąd wiążącą się z tym, bo oczywiście ten kryzys wojenny spowodował także szukanie różnego rodzaju oszczędności przez samorządy. I takim tematem, który wraca, bo jest dosyć chyba najbardziej widoczny gołym okiem, jest kwestia na przykład oświetlenia ulicznego. Od lat właściwie słyszeliśmy o tym, że samorządy wymieniają to oświetlenie, starają się, żeby było ekologiczne, ale przy okazji też ekonomicznie korzystniejsze. No i szczególnie teraz, w tej sytuacji, gdy ceny prądu, kiedy energii elektrycznej poszybowały, no, pewnie część samorządów chciałaby na gwałt niemalże przystąpić do takiej wymiany, żeby trochę oszczędzić, a tymczasem, jak słyszę, wcale nie jest tak łatwo. No, pani wójt mi trochę tutaj podpowiedziała w tej kwestii, że to nie jest tak, że się zapuka do dystrybutora i on następnego dnia już zrobi wszystko, żeby było taniej. No tak, całą procedurę tak naprawdę rozmów z Tauronem podjęliśmy się w roku 2020, gdzie chcieliśmy już podjąć się całej modernizacji oświetlenia. Mamy dzisiaj taką wersję sodową, gdzie kilkanaście lat temu zainwestowała gmina i to się może sprawdziło, spłaciło, ale wymaga już przede wszystkim całej restrukturyzacji. Prace nad masterplanem, nad takim audytem związanym z całą gminą, no, trwały około roku. Dwukrotnie były przedłużone aneksami i taki masterplan otrzymaliśmy końcówką ubiegłego roku. Od marca już chcieliśmy jakby w blokach startowych, szybciutko widzieliśmy już, co się dzieje na rynku energii. Też bardzo parliśmy do tego, żeby jak najszybciej taką modernizację przeprowadzić. No, okazało się, że jeszcze tam nie są gotowi. No, wydłużała się ta cała procedura. Trudno było nawiązać też taki skuteczny kontakt, ale fizycznie dostaliśmy informację, że możemy usiąść gdzieś w połowie roku już nad pracami, czy tam nad planowaniem kosztorysowym i jakby całym proceduralnym do tej modernizacji. Przy czym no, jakby ceny energii tak poszybowały do góry, zaczęła się zmieniać całkowicie sytuacja po wybuchu wojny na Ukrainie, że gmina Dąbrowa zdecydowała o tym, że będziemy wyłączać oświetlenie uliczne w godzinach mocno nocnych, czyli od północy do godziny 4:30 rano, ponieważ dostawca energii drastycznie zaczął nam podnosić cenę. Procedura przetargowa dopuszcza podwyższanie cen energii. Myśmy mieli 262 zł w roku 2021 za 1 megawattogodzinę. Przetarg rozstrzygnięty na rok 2022 opiewał na kwotę 950, a firma, która wygrała ten przetarg, już w czerwcu poprosiła o podwyżkę tej ceny do 1450 za megawattogodzinę. No i co się dzieje? No, zdecydujemy się na wyłączenie tych lamp ulicznych, ale jednocześnie prosimy cały czas, zmodernizujcie nam, ponieważ jesteście właścicielami jako Tauron całej infrastruktury, to przygotujmy wspólnie. Po tym masterplanu oczywiście okazało się, że symulacja, którą nam przedstawiono teraz w sierpniu chyba, jest na kwotę 3 miliony 300, jeżeli chodzi o całą wymianę, ponieważ ona została
została zaprojektowana w ten sposób, że 1064 punkty razy tam tą kwotę całej oprawy z żarówką wymienioną na lodową, ale do tego dochodzi oczywiście opłata, uwaga, no trzy są opłaty, tak, serwisowa, dystrybucyjna i za zużycie energii. To są trzy opłaty. Zużycie nas kosztuje 1 000 000 zł średnio w tej chwili rocznie. Do tego dochodzi dystrybucyjna 250 tysięcy, serwisowa 200 tysięcy, tak? To są trzy takie składniki, w związku z czym jakby no poprosiłam o to, żebyśmy mogli wydzierżawić słupy od Taurona i chciałam powiesić samodzielnie lampy solarne, czyli korzystać, dzisiaj promujemy zielona energia, środowisko, solarne lampy, super rozwiązanie, wydzierżawcie mi słupy. No, infrastruktura co prawda Taurona, ale tak naprawdę ona jest w drogach czy w pasie drogowym naszej gminy, bądź drogi wojewódzkiej, bądź drogi krajowej. Nie ma takiej zgody. Nie ma zgody na dzierżawę. Byłaby, gdyby to była jednak lampa montowana, która pobiera energię, a nie jest samodzielna. W związku z czym, jeżeli takiej zgody nie otrzymaliśmy, pomyślałam, że wymienię same żarówki, czyli poproszę o wymianę samych żarówek na LED-owe. I tak też, taka też prośba wyszła do Taurona, aczkolwiek w odpowiedzi usłyszeliśmy, że też nie ma takiej możliwości, bo możliwość jest tylko razem z oprawą. A oprawa, teraz tak podam, tylko sama żarówka kosztuje 200-250 do 300 zł już takiej wysokiej generacji, bardzo dobra żarówka LED-owa, ale oprawa kosztuje 1000 zł najmniej. Czyli mamy 4-krotny wzrost i też taką informację dostałam, że musimy wymienić to razem. Wniosek jest taki, że po prostu najłatwiej chyba byłoby i najkorzystniej ekonomicznie po prostu wyłączyć to. Usamodzielnić to się, tylko co jest dziwne. Ale to się nie do końca da. Nie wiem, czy wiemy. A panowie jak to rozwiązali? Bo widziałem, że pan Kasiura się na stronie urzędu uchwalił, że tam udało się zakończyć właśnie jedną z takich inwestycji modernizacyjnych, jeśli chodzi o oświetlenie. Tak, no tutaj słuchając pani wójt, no my tą drogę przechodziliśmy tam mniej więcej 8 lat temu, też masterplan, dywagacje, negocjacje, wymiana większości naszych opraw na naszych słupach gminnych, bo mamy taki Tauronem i Tauronu przebiegała w takim cyklu 5-6-letnim i to rzeczywiście to, co dla nas jest oszczędnością, to jest stratą dla Tauronu, to trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć i to, co rząd teraz zalecił, że mamy zrobić oszczędności 10%, no to zabieramy pieniądze spółce państwowej, ale która też z jakiegoś zysku musi się rozliczyć. I tutaj też analizowaliśmy to w gminie naszej i tutaj wychodzi, że koszt tej energii zużywanej to jest tak, nie wiem, 30% całej opłaty, bo reszta to jest właśnie za serwis, za umieszczenie na słupie i tak dalej. I tutaj nawet wyłączenie całkowite nie przyniosłoby tych oszczędności, które są oczekiwane, no nie mówiąc już o bezpieczeństwie. Natomiast tutaj boli mnie to, że czasami decyzje takie o ograniczeniach są takie bezduszne i nie patrzące na to, kto zainwestował, bo jeżeli my wydaliśmy wcześniej pieniądze i to niemałe, ograniczaliśmy zużycie energii, no to ograniczenie tego minimalnego zużycia, gdzie tam w nocy lampy zmieniają już natężenie, jeszcze o 10%, to jest tak, jakbyśmy byli na diecie odchudzającej i jeszcze przestali jeść przez 3 dni w tygodniu. No to prowadzi do śmierci. I tak samo tam, gdzie chociażby zostały zamontowane w obiektach pompy ciepła, inne elementy, które zużywają energię elektryczną kosztem węgla, no to tam tylko zawieszenie działalności obiektu na miesiąc, dwa albo trzy pozwoli uzyskać te oszczędności, czyli nie jest premiowane w żaden sposób ekologiczne podejście przez ostatnie kilkanaście lat, tylko miesiąc do miesiąca czy rok do roku zmniejszyć zużycie. To jedyne wyłączenie tego i postawiono część samorządów przed takim dylematem i to będzie bardzo trudne do zrealizowania, a sankcje ciążące na burmistrzach, wójtach, prezydentach są duże.
naruszenie dyscypliny finansów publicznych to jest kara, upomnienie, a w najgorszym wypadku zakaz pełnienia funkcji publicznych. I tutaj, żeby się nie okazało, że jest to taki bicz Boży dla niektórych samorządowców, gdzie można powiedzieć, nie zrobił 10%, nie będzie mógł startować w wyborach. To trochę też kara dla tych, którzy zainwestowali wcześniej, prawda, w takie ekonomiczne, oszczędne źródła. Pan będzie wyłączał po zmroku? Czy już nie, nie zamierzam. Natomiast chcę powiedzieć o czymś innym, ale na początku znowu wyrażę żal, że nie ma tutaj dzisiaj z nami przedstawiciela Tauronu. Nie jest łatwo, proszę mi uwierzyć. Ale to dlatego, że no, akurat Tauron, z którym bardzo dobrze nam w gminie Paczków się współpracuje od lat, jest głównym, tam jest kilka spółek generalnie, prawda, jeżeli chodzi o Tauron, i jest znowu głównym dystrybutorem energii, czy sieci, właścicielem sieci na terenie naszego kraju, naszego województwa, przepraszam. Natomiast do czego zmierzam? Może się mylę, ale państwo mnie wyprowadzą z błędu. Kto dzisiaj tak, w jaki sposób my w naszym kraju dzisiaj produkujemy energię? Bo w elektrowniach głównie z węgla. Głównie z węgla, przede wszystkim z węgla. Pomysł o budowie elektrowni atomowej, i tak szybki pomysł, jest oczywiście bardzo dobry, ale to jest też odgrzewany kotle, bo zawsze przed wyborami o tym się mówiło. Natomiast do tej elektrowni być może dojdziemy za 6-7 lat, ale bardzo dobrze, że w końcu poszedł ten pomysł w ruch, ruszyły wszystkie tryby, turbina. Natomiast pamiętam, że całkiem dobrze rozwijała się u nas w kraju sieć elektrowni wiatrowych. W 2016 roku zmiana ustawy, tak naprawdę elektrownie wiatrowe przyblokowane na lądzie, bo w morzu to inna sytuacja, ale tam też koszty obsługi znacznie większe. Następnie od tego roku mamy zupełnie inny system rozliczeń, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Znowu proszę zobaczyć, ile było wcześniej inwestycji w fotowoltaikę, ile mamy teraz. To też nie służyło pozyskiwaniu źródła energii ekologicznego dzięki przyrodzie, dzięki słońcu. Do czemu to ma służyć? Tu dzisiaj mamy problem z węglem. Elektrownie zaczynają ograniczać dostawy do, czy podwyższać ceny na energię, ze względu, że oczywiście popyt na węgiel jest olbrzymi. Podaż ograniczona. Natomiast do czego zmierzam? Na przykładzie mojej gminy, co się wydarzyło. Miałem w tamtym roku wyłonioną firmę, rynek dopuszcza, firmy zewnętrzne, firmę komercyjną, nierządową, która dała najniższą cenę, i ja miałem akurat za 1 megawatt 500 zł. Firma w trakcie roku, tego roku, ze względu na trudną sytuację na sieci w produkcji węgla, dostała wypowiedzianą umowę. To nie jest moja wina jako burmistrza. Polska Sieć Energetyczna S.A., to chyba spółka Skarbu Państwa, na 100%. Tak. Wypowiedziała umowę na dostawę energii, energii dla gminy Paczków przez tą spółkę. Ja zostałem pozbawiony dobrej ceny. Automatycznie z 500 zł za megawatt wskoczyłem w tak zwaną taryfę rezerwową. Wie pan redaktor na jaką? No teraz już jest 2500. O 500% mam droższą energię na cele publiczne dla gminy Paczków. Ale kto mi tą cenę taką dzisiaj gwarantuje? Spółka Skarbu Państwa Tauron. Czy w sytuacjach kryzysowych nie można zejść z tego olbrzymiego dzisiaj zarobku, dochodu i takim samorządom, które nie z zależnej, nie z własnej winy, tylko w sytuacji rynkowej wpadły w spirale olbrzymich wydatków związanych z energią, bo no dlaczego 2500, a nie 780, jak ustawa mówi od nowego roku? Ale przecież słyszymy o tym, że była przygotowana specjalna ustawa, która miała zadbać właśnie... Pan prezydent podpisał i my teraz będziemy mieli niższą energię od grudnia. Uwaga, ja tylko się wtrącę. Sprawdziłam specjalnie dzisiaj, jaka jest cena na towarowej giełdzie energii. Wiecie, ile jest 1 megawattogodzina? 615 zł. Ale do czego zmierzam? Dlaczego jestem na tak wysokiej stawce rezerwowej? Dlaczego w spółce Skarbu Państwa? To pomagamy sobie, czy nie pomagamy? Wie pan, o co chodzi? To rynek, ktoś odpowie, rynek. Nie rynek, tylko stawka rezerwowa narzucona z automatu przez spółkę Skarbu Państwa. Tak, bo akurat pan mnie pyta, pan mnie pyta, jak ja w tej sytuacji nie z własnej winy będę oszczędzał. Ja powiem wprost, na pewno nie na bezpieczeństwie mieszkańców, bo proszę sobie wyobrazić, oczywiście wyłączyliśmy oświetlenie architektoniczne naszych murów obronnych, obiektów. No, ponosimy z tego tytułu koszty, więc wyłączyliśmy, a to nie będzie 10% oszczędności. Wyłączyłem wcześniej, przed sezonem, wszystkie fontanny, nie pracują, nie generują kosztów, no ale to drobiazg. Ograniczyłem oświetlenie na rynku, mamy podwójne lampy, więc część wewnętrzną wyłączyłem, można powiedzieć jedną, drugą oświetlenia zredukowałem na rynku, ale oświetlenie jest. A teraz proszę powiedzieć, mam wyłączyć w nocy oświetlenie na przejściu dla pieszych,
A jeżeli źle doświetlone przejście spowoduje, że w rodzinę wjedzie rozpędzony samochód, no nie przestrzegał przepisów, ale przy okazji nie widział, że ktoś tam jest, bo ludzie chodzą na czarło poubierani i kto będzie mentalnie ponosił za to odpowiedzialność? Nawet merytorycznie. No, burmistrz wyłączył oświetlenie. Też tak naprawdę przepisy nam nie pozwalają wyłączać oświetlenia na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych, w miejscach newralgicznych. Więc ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby łamać przepisy ustawy o ruchu drogowym i tym bezpieczeństwie, podczas gdy są ode mnie oczekiwania, że ja zejdę 10% mniej na energii. To mam wyłączyć oświetlenie za dnia w naszych szkołach. Mam powyłączać ewentualnie... No co pan zrobi, panie burmistrzu? No panu przecież, bo pan Kasiura tutaj czarny scenariusz idziemy zarysował. Troszeczkę idziemy w fikcję, natomiast ja powiem, co ja zrobię. Proszę państwa, ja też się przygotowuję na czarny scenariusz, że może się nagle okazać, że tego węgla będzie mniej, że zużycie w domach, bo przecież no, dzieci będą marzły w domach, tam maluszki, tak? No to ktoś będzie grzał ogrzewaniem elektrycznym, póki ten prąd będzie... No, nie idziemy w jakieś czasy apokaliptyczne, ale może się okazać, że zapotrzebowanie na prąd tej zimy będzie duży. A ja mam tak, SUWy, stacje uzdatniania wody z sieci głębinowej, ze studni głębinowych pompuje wodę na prąd. Olbrzymie zużycie. Więc ja teraz zadałem pytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy ze środków na rezerwie, takiej rezerwie na zarządzanie kryzysowe, mogę zakupić agregaty. Do czego zmierzam? Pokupuję agregaty i wszędzie teraz robię przetarg. Ja kupuję tak, na wszystkie SUWy agregaty. Na oczyszczalnie ścieków mam agregat. Na szkoły, bo może się okazać, że nie będzie prądu przez chwilę, a ja tam wszystko mam na prąd. No, wszystkie te pompki pozmienialiśmy, przekroje rur, prawda? System gazowy wymaga zaangażowania energii. Nawet jak mam piec na węgiel, też muszę tłoczyć energię pompkami. Ludzie o tym czasami zapominają. Mówi, a ja mam piec na węgiel, ja nie muszę mieć prądu. Panie, a kto panu tą wodę ciepłą musi pobiegł? Tam, gdzie jest grawitacyjne, to tak. A już taki nie, to takie były rury grawitacyjne, teraz są takie. I teraz do czego zmierzam? My zabezpieczamy się w postaci kupna agregatów prądotwórczych na wypadek braku czy przerw w dostawie energii. Teraz wyciągamy ze wszystkich naszych obiektów na zewnątrz przyłącza. W urzędzie też kupuję agregat dla urzędu za 80 tysięcy złotych po to, żeby jakby nie było dostawy prądu, a ja wszystko mamy sieciowane, komputery, standaryzacja, żeby można było uruchomić. Jak się okaże, że będę musiał zejść poniżej 10%, ja też zejdę poniżej 10% czerpania energii z sieci. No ale będzie pan więcej wydam na paliwo. No ale no, do czego my jesteśmy w tym momencie obligowani przepisami? Zrozumiemy tą sytuację. Tak, tak. Tutaj, czyli brakuje generalnie sytuacja jest kryzysowa, natomiast tak. Nam samorządowcom nie daje się zbyt wielkiego pola manewru. Ja też mam umowę przygotowaną na to, aby Tauron wykonał u mnie zmianę oświetlenia z sodowych, które nie są wcale tak energochłonne, aż tak bardzo. Na LEDowe, które są sygnalizacyjne, impulsywne, nam się dochodzi, one oczywiście wtedy rozświetlają się inaczej, to 30% energii jest zużywane. Natomiast wiem, że Tauron mi dzisiaj tego nie wykona, bo też być może jest tych gmin wiele na chwilę obecną, muszę czekać cierpliwie w kolejce i w tym roku nie będę miał nowego oświetlenia LEDowego zamiast sodowego. A tak na marginesie to sodowe dopiero mi się spłaca w tym roku. Chciałbym jeszcze chwilę, nie idąc w dodatkowe wydatki na ciągłej spółki Skarbu Państwa, z tego sodowego pokorzystać. Natomiast no właśnie, muszę ograniczyć zużycie energii do 10%. Próbuję w jakiś sposób ograniczyć, ale nie jest to trudne, nie jest to takie łatwe. Proszę państwa, to wygląda na to, że te najbliższe miesiące będą niełatwe również dla samorządów. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy. Dziękuję pięknie, witam. Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic. Dziękuję. I Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Dziękuję uprzejmie. Proszę ja nazywam się Ireneusz Prochera, również państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Samorządowa Loża Radiowa.